Zapraszam na odcinek najprzystojniejsi polscy aktorzy czasów PRL ze swoimi synami i córkami. Część druga. Bronisław Cieślak. Urodzony w październiku 1943 w Krakowie. Aktor, dziennikarz, prezenter telewizyjny. Syn Bronisława i Marii. Wychowywał się w krakowskim Kazimierzu. Jego ojciec był kolejarzem, matka zajmowała się domem. Miał dwóch braci, Jacka i Witolda. W 1962 został absolwentem liceum ogólnokształcącego imienia Bartłomieja Nowodorskiego w Krakowie. Podczas nauki występował w klubie studenckim Pod Jaszczurami. W latach 1963-1968 studiował etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od twórca roli Sławomira Borywicza w serialu telewizyjnym 07 Zgłoś się i Bronisława Malanowskiego w serialu paradokumentalnym Malanowski i partnerzy. Z pierwszą żoną Jasną Krystyną Chrzanowską miał córkę Katarzynę. Z drugą żoną Anną Cieślak miał córkę Zofię i syna Jana. Chorował na nowotwór prostaty. Zmarł 2 maja 2021. 10 maja został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu podgórskim w Krakowie. Tomasz Stockinger. Urodzony w lutym 1955 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy, prezenter telewizyjny. W młodości był koszykarzem Polonii Warszawa. Na małym ekranie zadebiutował rolą boja hotelowego w serialu Życie na gorąco. W 1979 zadebiutował na wielkim ekranie, odgrywając główną rolę Bogusława Majera w filmie Zbigniewa Kuźmińskiego Sto koni do stu brzegów. Jest również aktorem teatralnym. W 1981 zagrał główną rolę Cezarego Baryki w wystawianym przez Teatr Telewizji przedstawieniu Przedwiośnie w reżyserii Wojciecha Solarza. W 2005 wydał debiutancki album studyjny zatytułowany Melodią Wracasz do mnie. Również w tym samym roku ukazała się kompilacja pod tytułem Ona i On – Duety miłosne. Jest synem piosenkarki Barbary z domu Gospodarczyk i aktora Andrzeja Stockingera. Ma syna Roberta urodzonego w 1990 roku, który jest dziennikarzem. Ma wnuczkę Oliwię urodzoną w 2017 i wnuka Adama urodzonego w 2021 roku. Krzysztof Kolberger, urodzony w sierpniu 1950 w Gdańsku, aktor i reżyser. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis i pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego matka Wanda z domu Ostałowska z zawodu była nauczycielką. Pracowała w domu prasy, prowadząc klub dziennikarza. A ojciec pochodził ze Lwowa i był inżynierem telekomunikacji w Warszawie. Zaraz po ukończeniu studiów dostał etat u swojego wykładowcy Ignacego Gogolewskiego w Teatrze Śląskim w Katowicach. Zagrał w ponad 70 filmach oraz serialach telewizyjnych. Zadebiutował na ekranie w głównej roli Józka w dramacie telewizyjnym Ewy Kruk Koniec babiego lata. Był mężem aktorki Anny Romantowskiej i ojcem Julii Kolberger, reżyserki i aktorki filmowej, która w 2009 roku ukończyła studia na Wydziale Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Krzysztof przez wiele lat zmagał się z rakiem nerki. Po latach walki z nowotworem zmarł 7 stycznia 2011 roku. Został pochowany na cmentarzu pomoskowskim. Leszek Teleszyński, urodzony w maju 1947 w Krakowie. Urodził się i dorastał jako syn Mieczysława. Zaraz po zdalnej maturze zdawał do krakowskiej PWST, którą ukończył w 1969. Rok wcześniej zadebiutował na scenie w roli kaprala w sztuce Ernesta Bryla Ballada Wigilijna, czyli Jak Marek, Jan, Mateusz i Łukasz z Teatru Ludowego do Betlejem szli. Można go było zobaczyć w roli hrabiego w dramacie telewizyjnym Włodzimierza Olszewskiego Beniamiszek na podstawie opowiadania Iwana Turgiejewa. Z pierwszego małżeństwa z aktorką Ireną Szczurowską ma córkę Karolinę. Druga żona Jolanta jest psychologiem. Wspólnie wychowywali jej córkę Agnieszkę. Tadeusz Pluciński, urodzony we wrześniu 1926 w Łodzi.
Aktor filmowy, teatralny i radiowy, artysta estradowy. Najczęściej obsadzany w rolach amantów. Urodził się jako syn Austriaczki Eugenii Olszewskiej i Władysława Plucińskiego, kierownika Wydziału Kultury i Oświaty w łódzkim magistracie. Po ukończeniu publicznej szkoły powszechnej naukę kontynuował w Miejskim Gimnazjum Męskim imienia Józefa Piłsudskiego. W 1974 poślubił aktorkę Jolantę Wołejko, z którą miał dwóch synów: Pawła, urodzonego w 1970, i Piotra, urodzonego w 1975. Po 20 latach przez romanse Plucińskiego doszło do rozwodu. Po rozwodzie jeden z synów zamieszkał z matką, a drugi z ojcem. W 2017 Tadeusz zamieszkał w domu artystów weteranów scen Polski w Skolimowie. Tam też zmarł 23 kwietnia 2019 w wieku 92 lat. Emil Karewicz, urodzony w marcu 1923 w Wilnie. Aktor teatralny, filmowy i radiowy. Był jedynym dzieckiem byłego oficera Cesarskiej Armii Rosyjskiej, później strażaka i felczera i jego żony Anny. Rodzice zamieszkali w 1919 w Wilnie. Kiedy miał 7 lat, jego rodzice się rozstali, a po rozprawie rozwodowej zamieszkał z matką. Oprócz aktorstwa pasjonował się malarstwem, grom na pianinie i komponował piosenki. Grał na scenach łódzkich, a od 1962 był związany z Warszawą. Od 1950 roku jego trzecią żoną była Teresa Karewicz, z którą miał dwójkę dzieci, syna Krzysztofa i córkę Małgorzatę. Aktor zmarł nagle w marcu 2020 roku. Urnę z prochami złożono w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Miał 97 lat. Jerzy Zelnik, urodzony we wrześniu 1945 w Krakowie. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Pochodzi z rodziny o żydowskich korzeniach. Jest synem Haliny, tłumaczki z rosyjskiego i niemieckiego, oraz Jana, reżysera dźwięku radiowego, autora sztuk scenicznych i słuchowisk. Debiutował na ekranie kinowym w komedii Leonarda Buczkowskiego Smarkula. Uznanie zdobył podwójną kreacją w ekranizacji powieści Bolesława Prusa Faraon. Brał udział w czwartej edycji programu Jak oni śpiewają. Jego żona zmarła 27 kwietnia 2014 roku. Jedynym ich wspólnym dzieckiem jest syn Mateusz, urodzony w 1981. Jerzy Zelnik ma troje wnucząt. W 2006 podczas 11 Festiwalu Gwiazd w Gdańsku odcisnął dłoń na promenadzie gwiazd powstałej na wyspie Ołowiance. Kochani, napiszcie w komentarzach, jakich kolejnych aktorów chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku.